przedstawiamy tor przeszkód, który ocenia sprawność fizyczną osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w policji. Gotów? Start! Przystępując do pokonania toru przeszkód, kandydat musi posiadać strój sportowy, obuwie sportowe, spodenki z krótkimi nogawkami, koszulka z krótkim rękawem, umożliwiające ocenę prawidłowości pokonania toru. Od kandydatów będzie wymagany sposób pokonania toru przeszkód zgodny z prezentacją. Błąd techniczny wpływający na czas pokonania toru przeszkód, na przykład wywrócenie stojaka, przesunięcie skrzyni, przewrócenie płotka lub technicznie złe wykonanie jakiegokolwiek opisanego ćwiczenia, powoduje powtórzenie próby jeden raz. Kolejny błąd w drugim podejściu powoduje niezaliczenie testu sprawności fizycznej. Niewykonanie poprawnie wyznaczonej ilości powtórzeń jakiegokolwiek z ćwiczeń powoduje niezaliczenie testu sprawności fizycznej. Stop. Osiągnięty czas 1 minuta 39,8 sekundy.